W tym kinie wszystko będzie razem, czyli nie będzie osobno kas, nie będzie osobno baru, tylko będą kasy bary. Jak widzimy, ta część jest olbrzymia, dlatego że w tym miejscu będzie 10 kas. To gwarantuje, że nie będzie bolał kręgosłup. Hotele przyjechały do nas z Barcelony. Także przyjechały do nas prosto z Hiszpanii. Ale nie są używane. Nie są używane. Wyjątkowość tego kina. 7 sal kinowych, czyli dosyć spora ilość. 1403 fotele. Fotele bardzo wygodne. Właśnie na jednym z nich siedzę. I proszę mi wierzyć, że nie mam ochoty zejść z niego. I fotele są hiszpańskie, firmy Figueras, takie już swoiste Mercedesy, jeżeli chodzi o fotele. Fotele wyjątkowe w Szczecinie i po raz pierwszy w Szczecinie usiądziecie Państwo na nich właśnie tutaj. Jesteśmy w największej sali kina Helios. Sala liczy 450 miejsc. Ekran, który tutaj będzie angielskiej firmy. Jest to ekran perełkowy, czyli mamy doskonałą jakość obrazu zarówno w 2D, jak i 3D. Jeżeli chodzi o te projektory, to ilość będzie tutaj 3 sztuki. 3 sztuki z racji tego, że już dystrybutorzy odchodzą od taśmy. W większości kin jest cyfra, w związku z tym nie ma konieczności instalowania tych projektorów na każdej z sal. Czyli w pełni cyfrowa jakość obrazu i dźwięku. Większość klientów i widzów myśli, że ekran jest to konstrukcja białego prostokąta, że nie jest to materiał, którym jest owijane rusztowanie. Dlatego ta praca jest bardzo mozolna po to, żeby później ludzkie oko nie mogło zauważyć, że jest to tkanina. Tkanina perełkowa, czyli tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo, bardzo wyjątkowa, jeżeli chodzi o sam obraz, który później oglądamy za pomocą projektora. Projektor mamy w tamtej części, w projektorowni. Tutaj widzimy tylko 2 okienka, i tak jak mówiłam wcześniej, które służą temu, żebyśmy mogli robić projekcje zarówno analogowe, jak i cyfrowe. To kino będzie wyposażone w kasobary, czyli jednocześnie stojąc w jednej kolejce możemy kupić i bilet na film, jak również zestaw barowy, popcorn, Pepsi, tudzież jakieś orzeszki, ewentualnie dokonać zakupu samego biletu. W tym miejscu będzie 10 kas, aby ograniczyć kolejki. I to też jest swoista nowość, czyli mamy kasobary. Film jest zapisany na dysku. Taki dysk otrzymujemy, wgrywamy na serwer. I w tym momencie dostajemy licencję, czyli taki klucz, i ta licencja jest ważna od do, i w tym okresie możemy wyświetlać film. Generalnie korzystamy tylko z tych ekranów perełkowych.